Piotrek Wilczewski, zapracowany jak zwykle, Kamil Łaszczyk i Mariusz Wach być może w najbliższym czasie stoczą walki. Zaczniemy od Kamila Łaszczyka, bo tutaj już jest sprawa pewna. 24 października walka we Wrocławiu. Co wiecie o rywalu, jakie są przygotowania? Co wiemy o rywalu? No jest podobnego wzrostu, na 2 cm niższy. Troszeczkę tą gardę trzyma wysoko, to gdzieś tam będziemy szukali, żeby gdzieś mu tą gardę obniżyć, ewentualnie bić później po obniżeniu tych rąk jego na górę. Taki jest przynajmniej plan i taki mamy, taką mamy taktykę, żeby próbować te doły obijać mu, żeby obniżył te ręce, później gdzieś tam się przedostawać nad tymi rękoma lub między tymi rękoma. Jak wyjdzie w planie, zobaczymy, ale przynajmniej taki mamy plan. Chcecie poboksować czy pobić się z nim, bo on chyba lubi się bić, a nokautów też dużo na koncie nie ma. No już Kamil troszkę inny styl boksowania. Nie, no po co niepotrzebnie zbierać ciosów, jeszcze przyjdą na jakieś mocniejsze wymiany. Na razie chcemy, boksujemy, robimy swoje, boksujemy. Kamil ma bardzo dobre nogi, dobrze balansuje tułowiem. No i to będziemy chcieli wykorzystać. No, trzeba będzie uważać, tak jak on nawet nie ma tych dużo wygranych walk przez nokaut, ale to jest boks, to są ósemki, trzeba będzie uważać, ręce wysoko, boksować swoje. No, my boksujemy swoje, nic nie będziemy kombinować, żadne jakieś. Jeżeli mamy coś takiego przerabiać, to wolę to przerabiać na sparingach, a nie w walce. No i co dalej, bo plany są ambitne. Ma być grudzień, zdaje się, potem i być może o marcu słyszałem ewentualnie walkę o mistrzostwo Unii Europejskiej, takie podobno plany są. Coś mi się tam ubiło uszy też, do końca też nie jest prosto sprecyzowane i nie mam takiej jakiejś wiadomości, które mógłbym się z wami podzielić, którymi. Wydaje mi się, że w marcu coś tam jego menadżer zgłaszał już mi, że planuje, żeby się szykował na marzec, że ta walka się kończy, za chwilę będzie druga, ale to mówię, dopóki nic nie będzie potwierdzone, to ciężko powiedzieć mi, coś takiego będzie miało miejsce. Wstępnie tak. Jak się pracuje z Kamilem? Rozwija się? Jak to wszystko oceniasz? Bo wypadałoby, żeby ta kariera nabrała tempo, no bo już lata lecą. Dokładnie. No Kamil pracuje się bardzo dobrze. To jest to pracuś. Nie ma obijania. Czasami troszeczkę jest miękki, jeżeli chodzi o, bo jak go coś boi, to zaczyna marudzić, ale w ringu na pewno nie pokazuje jakiejś słabości. Nie ma tak, że jak go coś go boli, żeby zaraz powiedział, że nie, też nie walczy, bo mi coś boli. Nie, zapierdziela. Na treningu mu się zdarza nieraz tam gdzieś pomarudzić, ale ogółem jest to zawodnik pracowity, bardzo pracowity. Żeby wszyscy byli teraz jak Kamil, jeżeli chodzi o zaangażowanie w treningu, to byłoby bardzo fajnie. Prawie taki Kamil jak pracowity jest Mariusz Wach na pewno. Dużo tutaj widziałem, że dzisiaj aż rwał się do roboty. Co z Mariuszem? No bo różne przychodzą wiadomości. Tutaj Manuel Charles, zaraz Tyson Fury, być może nie Tyson Fury, jeszcze KBL by miał być w międzyczasie, który być może teraz zabuksuje z Tysonem Furym. Co ty wiesz? Ja wiem tylko tyle, że gdzieś tam w mediach się przewinęło nazwisko Mariusza. Nikt nie dzwonił, przynajmniej mi nic na ten temat, nie wiadomo, dokładnie się nie pytał o Wachu. Nie, jakoś nie było jakichś rozmów, ale to mówię, to ja nie znam wszystkich kulis i ciężko mi jest powiedzieć, co jak. No jak jeżeli do takiej walki by doszło, to byłoby fajnie, bo byłem na sparingach z Mariuszem, gdzie Mariusz sparował z Tysonem i było to naprawdę fajnie to wyglądało, gdzie, no nie ukrywam, Tyson jest jak na razie chyba z innej planety, jeżeli chodzi o takie gabaryty i taki balans, taki ruchliwość, taką ruchliwość i przede wszystkim taką szybkość, bo to jest niemożliwe, żeby chłop po takich gabarytach tak się ruszał i tak bił z taką szybkością. No na pewno, jeśli do tej walki by doszło, to by dla Marusia było coś fajnego. Czekamy, gdzieś tam w internecie się przewinęło się nazwisko Kabayela. Nie wiem, jeżeli do tej walki by dojdzie, no to my będziemy gotowi, bo wydaje mi się, że ten czas będzie odpowiedni, żeby się przygotować na 5 grudnia. No i jeszcze na grudzień też jest planowany czar, takie są podobno słuchy. Gdybyś miał wybierać czar o ten pas WBA World czy walka z Tysonem Furym, to co byś wolał? Teoretycznie czar, tak? No bo jeżeli by Mariusz by go sypnął, bo to na punkty to będzie ciężko wygrać, czy Mariusz by go trafił. Przecież ostatnio nie ma tej dynamiki takiej, jakiej bym chciał, tak? Ale jest pracowity. Ale nie, no wziął się do roboty, to trzeba się znać. Ale nie ma tej dynamiki takiej, którą by mógł jednym ciosem, jeżeli trafiłby, znokotować, tak? Musiałby tak, nieraz, jakby była ta kumulacja tych ciosów z 5-6, to bardziej bym w to wierzył, że go znokotuje. Jednym ciosem może być ciężko. Ale myślisz, że Mariusz nie byłby w stanie wypunktować czara?
On go wypunktuje, wiem o tym, że go wypunktuje, ale ja nie sądzę, żeby został werdykt przyznany Mariuszowi zwycięski. No ja już, no może jeszcze za młody jestem, tak sobie podsukruję trochę, jestem młody, ale wydaje mi się, że no na punkty będzie ciężko wygrać z Manuelem. To prawda. No to tyle chyba o Mariuszu. Już więcej nie będę pytał o Mariusza. Zapytam o Cisorę z Usykiem. Derek Cisora kontra Aleksander Usyk, super walka 31 października. Mhm. Jak to widzisz? No widzę to, że Usyk obskoczy Darka Cisorę, gdzie Darek Cisora jest bardzo mocnym i silnym zawodnikiem. Widziałem troszeczkę sparingów z Mariuszem z Wachem. Jeżeli Mariusz był naprawdę w dobrej dyspozycji. Cisorę z Wachem, tak? Tak, Cisorę z Wachem. I pracował nogami, no to temu Derekowi ciężko było tak dobrze go zamykać. Tak? I naprawdę, jeżeli Mariusz jest ileś kilo cięższy od Usyka. Usyk pracuje dużo razy lepiej na tych nóżkach. Jest szybszy. No zdecydowanie jest szybszy. I wydaje mi się, że jeżeli się nie będzie chciał bić Szarem, przepraszam bardzo, Szarem mówię, myślę o Czarze, z Cisorą, no to wyboksuje go technicznie i nóżkami. Mhm. I uważasz, że nie da się trafić Usyk Cisorze, bo to w zasadzie jeden cios może być powodem. Dokładnie, jeden cios, ale nie wiem, jaką oni taktykę biorą. Wydaje mi się, że są na tyle poważni, że nie będą się chcieli bić można powiedzieć drugą walkę w wadze ciężkiej z takim zawodnikiem jak Darek Cisora, który bardzo mocno bije i no chyba byłoby samobójstwem pójść na jakąś niepotrzebną wymianę. Według mnie na 95% będzie to taktyka taka, że po prostu będą chcieli go wyboksować i jak się uda gdzieś go trafią, to go dobić, tak? Ale na pewno nie będą chcieli się z nim bić. Jeszcze zapytam Laura, żeby tutaj się pojawiła na sali, zrobili się trochę tarczy, jak wrażenie? No fajna dziewczyna, umie boksować. Czuję ten boks, mam pojęcie. Nigdy nie byłem w narożniku, bo miałem przyjemność stać z inną tę zawodniczką i w sparingu i to bywało różnie, ale tutaj psychicznie widzę, że jest mocna i wydaje mi się, że tą psychikę też mocno przynosi do ringu, tak? Bo to mówię, sparingi są sparingami, tarczą, a w ringu bywa różnie, a tu widać, że jest mocna psychicznie. No nie chcę powiedzieć na 100% jak się zachowuje w ringu, ale wydaje mi się, że jest pewna swego. Co ty w ogóle sądzisz o boksie kobiet? Teraz mamy walkę Ewa Brodnicka z Mikaelą Mayerą, mistrzostwa świata, jak to widzisz? Zacznę może kobiecym boksie. Mam teraz dziewczynę Gabrysię na sali, no, która bije mocniej jak panowie. To słowo daję, bije mocniej jak panowie. I troszkę zmieniłem zdanie na temat boksu kobiecego. Co do samej walki, no ciężko będzie na pewno Ewie boksować tak jak boksuje w Polsce, czyli może była sobie pozwolić na więcej tych klinczów takiego nieczystego boksu. Tam wydaje mi się, że będzie reakcja sędziego i będzie musiał troszeczkę zmienić taktykę, jeżeli chodzi o boksowanie. Tak, podobne zdanie trochę masz do Ewy Piątkowskiej, tak? Że tam raczej sędziowie nie pozwolą na te klincze, tak? Dokładnie tak. Mam troszeczkę takie zbliżone bardziej do Ewy. No i wydaje mi się, że Ewa Brodnicka o tym wie i na pewno wyciągnie jakieś wnioski. No będzie musiała troszeczkę zmienić taktykę boksu swojego.